ми на стані не насухаємо. Тому що ти виділяєш, що твоя правда, твоє знати, напитки, працює і джава. Ми теж ми здецитування, аби твоє слово вимирвало нас праця. Тому що ти подаємо наші умисли і узнаємо, що ти до нас мудрош. Є скутечне і заставляємо цей глибокий шлад. Амен. Амен. Я хотів зачитати дзisiaj od tematu zrównania. Naprawdę to jest kontynuacja tego, co się wydarzyło wczoraj. Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 33 rozdział, wersety 13 i 14. Mówią tak. To też, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. To jest rozmowa Mojżesza z Bogiem. Jak wiecie, o tym będę was uczył, jak będziemy mówili o temacie Biblii. Wszystko w Piśmie Świętym. Czytamy przez pryzmat Nowego Przymierza. Stary Testament jest dla nas czytelny przez pryzmat Nowego Przymierza. W innym wypadku jest nieczytelny. Stary Testament funkcjonuje w naszym życiu na zasadzie pogłębienia, proroczego pogłębienia Nowego Przymierza. I ten werset pokazuje bardzo ważną prawdę duchową. Ta prawda brzmi w ten sposób, że jeżeli otrzymałeś łaskę, a otrzymałeś, to masz prawo do poznania zamysłów Boga. Ty masz prawo. Jeżeli funkcjonujesz w łasce, to posiadasz prawo do poznania zamysłów Boga. To nie jest coś takiego, że Bóg może, ale nie musi coś jakby być dla ciebie czytelnym i dać ci poznać siebie. To tak nie działa. Kiedy będę mówił o łasce, powtórzę to, co powiem teraz. Łaska to obecne prawo. To obecne prawo. Prawo Boga to łaska. A więc Bóg ci nie robi łaski, że ci daje poznać swoje serce. To nie jest tak, że jednemu daje, drugiemu nie daje. Stwierdzenia pod tytułem czekam na objawienie, czekam aż Pan coś mi powie, jeśli Pan zechce, to mi objawi, wszystkie są fikcyjne. Dlatego, że poznanie zamysłów Boga jest dla nas dostępne dziś i teraz. Jesteś w łasce, czyli posiadasz niezasłużoną przychylność. A druga definicja łaski, o czym też będę mówił w przyszłości, to Boża zdolność w tobie. Bo to są dwie definicje łaski. Jakby one są ze sobą spójne. Właściwie to jest definicja łaski dwojaka. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Proszę. Tak. I to jest Boża zdolność w tobie. Więc, jako człowiek posiadający łaskę, żyjący w systemie łaski, ty masz prawo do poznania zamysłów Boga. Nie jesteś człowiekiem, który ma liczyć na to, że może się od Boga czegoś dowie, a może się nie dowie. Wielu ludzi cytuje ten fragment z Księgi Izajasza. Ścieżki nasze to nie ścieżki Pana. Któż poznał zamysły Boga? To wszystko bzdura.
Ścieżki nasze to ścieżki Pana. Po prostu dziś jest. To jest w ogóle inna sprawa. Kiedy będę mówił o tym, jak mówi Bóg, powtórzę to po raz kolejny, to co mówię teraz, że Bóg mówi ustawicznie i bez przerwy. Cały czas. Problem nie jest z nadajnikiem, problem jest z odbiornikiem. A nie z nadajnikiem. To nie ma, że ja w ogóle nie czekam na to, co powie Bóg. Bo Bóg mówi. To ja muszę siebie udrożnić, żebym ja dobrze słyszał. A nie, że Bóg nie mówi. Albo czekam, aż powie Pan coś. Ja kiedyś pamiętam, mieliśmy takie stare radio marki Śnieżnik. I tam była taka gała. I chodziła taka skała. I tam były różne kanały. Długie, krótkie, ultra krótkie, UKF, średnie. I włączało się taką falę i się dostrajało. Jak dobrze włączyłeś i dobrze dostroiłeś, to słyszałeś to, co się dzieje na końcu świata. Wszystko zależało od tego, czy ty dobrze włączysz i dobrze dostroisz. A nie od tego, czy ten głos jest stamtąd uwalniany. Bo głos był uwalniany ze wszystkich stron świata. I mój stary śnieżnik to wszystko odbierał. Tylko trzeba go było dostroić. Tu wszędzie są fale. Wszędzie. Dlaczego ich nie widzisz? Bo twoje oczy nie są do tego, żeby fale widzieć. Tak? To są fale na przykład, które zawierają w sobie SMS-y, rozmowy, MMS-y. Przesyłane są zdjęcia, teraz przez ten pokój lecą. To wszystko leci. Czemu tego nie widzisz? Bo nie masz włączonego telefonu. Odłączysz telefon, ktoś będzie ci wysyłał SMS-a, to ty go odbierzesz. Póki nie włączysz telefonu, ten SMS się znajduje w powietrzu. Tak jest z głosem Boga. Trzeba nastawić odbiornik, dostroić. Dlatego masz prawo do poznania zamysłów Boga. Hebrajczyków 8:11. Podkreślam słowo prawo. Hebrajczyków 8:11. Mówi tak. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Od najmniejszego, aż do największego z nich. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma czegoś takiego, jak wybrańcy, mogący się dodrapać do zamysłów Boga. Obietnica poznania Boga, Jego zamysłów, jest dana każdemu odrodzonemu z Bożego Ducha człowiekowi. A Księga Amosa 3:7 mówi tak. Księga Amosa 3:7. Mówi nam tak. Zaiste nie czyni Wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Nie czyni nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom, prorokom. Ktoś powie, nie jestem prorokiem. Bzdura. Jesteś pokoleniem proroczym. Kapłanem Boga. Królem. Powiem Ci tak. Najlepszy starodestamentowy prorok. Nie sięga Ci do pięt. Każdy starotestamentowy prorok, Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, Izajasz, był martwy duchowo. To człowiek ze świata. To nie byli Twoi bracia w Chrystusie. Stary Testament został napisany przez martwych duchowo, dla martwych duchowo. Objawienia, które tam są, były przeciekami duchowymi. To były duchowe przecieki. Bóg robił wszystko, aby dotrzeć do człowieka. Przemawiał nawet przez osły. Taki był jego wielki plan miłości.
który zresztą zawiódł. Niektórzy w ogóle na marginesie będę mówił, bo czasem będę wam takie rzeczy rzucał, żebyście o nich myśleli sobie, nie? A propos prawdy o Bogu. Ludzie myślą, że Bogu się wszystko udało w życiu. To jest wielkie nieporozumienie. Nie udało mu się. Nie udało. To, że Stwórca jest doskonały, nie oznacza, że materiał jest doskonały. Dlaczego nie wyszły rzeczy różne? Bo materiał nie był doskonały. I tyle. Nie był doskonały materiał. Szatan to nie była doskonała postać, tak? To nie była doskonała. Ludzie to nie byli doskonałe, to nie były doskonałe postacie. Bóg to wielki ryzykant. Ja bardzo kocham Boga, bo to jest wielki ryzykant. Ja nie znam takiego drugiego ryzykanta i tak odważnej postaci jak Bóg. Nie znam. Żeby w taką konstrukcję, jaką my jesteśmy, włożyć swojego ducha, to trzeba mieć cholera charakter. 70 parę procent wody i 6% użytkowności mózgu i w to włożyć swojego ducha, no to powiem wam, trzeba być odważnym. Nie wiem, czy byś oddał swoje dziecko pod opiekę komuś, kto używa, proszę ciebie, tylko 6% swojego ciała. Chciał za opiekę się moim dzieckiem. A on miałbym czynne, proszę ciebie, pół oka, rozumiesz, jeden palec. Tak? Okay? A on ducha swojego włoży w nas. W życiowych inwalidów. To jest odważna. A więc zapomnijmy o tym, że mu wszystko się udało. Nie udało mu się. O tym też będę wam mówił, bo to jest w ogóle postać, która nie działa linearnie. On nie tworzy rzeczy, które bez totalnej przemiany w Chrystusie samodzielnie będą działać później. On tak jest. Ale nie o tym dziś mowa. Dziś mowa o tym, że obietnica poznania Jego planów, celów i dążeń jest dostępna dla każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. I nie możesz mówić nigdy, w ogóle musisz się rozbroić z tej mentalności, że jesteś za słaby, za krótko w Chrystusie, że potrzebujesz kogoś tam jeszcze, czy potrzebujesz jakichś kapłanów, że potrzebujesz jakichś pośredników, że kogoś tam potrzebujesz. Nie. Nieprawda. To, że w Kościele jest hierarchia, to, że w Kościele są przywódcy, to nie jest to po to, tak, żeby na tym wisieć. To jest po to, żeby pomóc. A nie po to, żeby wisieć. Urzędy Boże nie są po to, żeby być pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Pastor to nie jest człowiek, do którego się chodzi po to, żeby powiedział, jak masz żyć. Bo jak masz żyć, to ma ci powiedzieć Duch Święty. A on bardzo chętnie ci wszystko powie. Tylko trzeba chcieć go słuchać. Rozumiesz, o co chodzi? Pastor to cię może przytrzymać za rękę w tym wszystkim i powiedzieć, damy radę. Okej? Okay? Jeszcze trochę, dzieciaki. Jeszcze trochę. Poznanie Boga. Od czego się zaczyna? Rzymian 1:21. Poznanie Boga, kwintesencja naszego życia. 1:21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczynili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Poznanie Boga jest ściśle związane z uwielbieniem Go jako Boga. Jeżeli chcesz głęboko poznawać Boga, to Bóg musi być dla ciebie postacią, którą wprowadzasz na pierwsze miejsce wszystkiego. Nie poznasz Boga dogłębnie, jeśli Go nie wprowadzisz na pierwsze miejsce. Nigdy. Jeśli Boga gdzieś umieścisz w swoim życiu, przy czymś, On będzie przy czymś, nie będziesz to mógł poznawać. Nie dasz rady. Pierwsza rzecz to jest uwielbienie
go jako Boga, czyli uznanie w nim Boga, czyli ostatecznego bytu. To jest byt ostateczny. Wiecie, jedną z większych problemów w Kościele jest tak zwany relatywizm, czyli chrześcijanin przeciętny bierze prawdę i mówi tak, zgadzam się, że to jest prawda, ale... Jest taki demon, ale... Taki duch nieczysty. Duch relatywizmu. Ale nie wiesz, jak mi ciężko, ale nie wiesz, co przeżywam, ale nie wiesz, ile przeszedłem, ale gówno mnie to obchodzi. Ponieważ prawda jest taka i to wszystko. On jest Bogiem. Bóg to byt ostateczny. Nie ma się do kogo odwołać już. Nie ma się komu na niego poskarżyć. Okej? A więc on musi być uznany za byt pierwszej ligi. Bóg to nie jest koleś. To nie jest koleżka. Rozumiesz? To nie ziomek. To nie jest Bóg. Ludzie tak żyjący nie poznają głęboko Boga. To się tak nie poznaje Boga. Ten werset pokazuje, że problemem tych ludzi było to, że oni się zabrali za poznawanie Boga, ale oni nie podjęli decyzji, że uwielbią Go jako Boga. Uznali Go za kogoś, kto jest wielki, ważny, potężny. I znowu coś Wam powiem na marginesie. Przez wiele lat Żydzi nie uważali, że Jahwe to jedyny Bóg. To nieprawda. Od kiedy w Piśmie Świętym pojawia się pojęcie Bóg jedyny? Dopiero od niewoli babilońskiej. Kto po raz pierwszy ma objawienie, że Bóg jest jedyny? Wiecie kto? Pogański król babiloński. Już nie pamiętam, czy to był Cyrus, czy któryś, już nie pamiętam. On uwalnia Izraela i mówi, odbudujcie świątynię Bogu jedynemu. Do tej pory Izrael, tak? To nie jest naród jednego bóstwa. Do tej pory Izrael mówi, Jahwe jest najwyższy. Nie dziwiło was w Piśmie Świętym, jak wiele bałwochwalstwa było w Izraelu. To było normalne. Chwaliło się Jahwe i innych bogów. To było normalne. Bożki stały w domach, rozumiecie? To normalna sprawa była. Tylko, że Jahwe był najwyższy. To on był tym szefem tych wszystkich bogów. Dopiero król babiloński dostaje objawienie, zobaczcie, Bóg nie może się przebić do swojego narodu z tą prostą informacją, ja jestem jeden. Jeden jestem. Co z tego, że oni to mówią w jakichś odcinkach, a w dalszych odcinkach robią swoje? Absolutnie, to dla nich nie był żaden problem. A świątynia dopiero tak naprawdę zaczyna powstawać wtedy, kiedy jest objawienie, że Bóg jest jedyny. To Bóg jedyny. To Bóg jedyny. Co to znaczy, że jedyny? Znaczy, że nie ma nic więcej. To znaczy, że Baal, Asztarta i to wszystko, tak? To jest nic niewarte, nic, nic. Z tym się nawet nie walczy. Okej? Poznanie Boga rozpoczyna się od momentu, kiedy chrześcijanin, czyli odrodzony z Bożego Ducha człowiek, mówi tak. Poznałem Cię, Jezus, i Ty będziesz numer jeden w moim życiu. Numer jeden. Numer jeden. Położę wszystko na rzecz Twojej osoby. Od zaczyna się poznanie Boga. Z tego miejsca dopiero. Uwielbienie Boga ma za swój fundament życiową postawę dziękczynienia. Co tu jest napisane? Poznawszy Boga, nie uwielbili jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Jeżeli my wstawiamy Boga na pierwsze miejsce, tak, to zaczynamy wchodzić w postawę dziękczynienia. Jestem Tobie wdzięczny. Zaczyna być prowadzone życie wdzięczności. Wdzięczności.
Nie życie narzekania. Nie życie, które przez cały czas jest skoncentrowane na tym, tak? Jak mi jest mi trudno w życiu. Ludzie, którzy funkcjonują w tej postawie, w tej roszczeniowej postawie, rozumiecie? Oni nie mogą poznawać Boga, bo oni nie funkcjonują w dziękczynieniu. Posłuchajcie, coś wam powiem bardzo ważnego. Jedyną reakcją na miłość, odpowiedzią na miłość jest wdzięczność. Nie ma innej. Nie ma. Jeżeli ty rozumiesz, że Bóg cię pokochał, to musisz przyjąć postawę wdzięczności. Postawa wdzięczności polega na tym, tak, że mówisz do Niego, ja należę do Ciebie. Moje pieniądze należą do Ciebie. Moje ciuchy należą do Ciebie. Moja żona, mąż, dzieci są Twoje. Nie posiadam nic. Nic nie mam. Nic. Moje wykształcenie należy do Ciebie. Mój zawód należy do Ciebie. Nie mam nic. Kiedyś jak narzekałem na swoją żonę przed Bogiem, pamiętam jak Duch Święty do niej powiedział, pamiętaj, to jest bardzo ważne, Artur. To jest najpierw moja córka, potem Twoja żona. Najpierw moja córka. Rozumiecie? Uświadomiłem sobie, że mogę mieć konflikt z teścią. Bardzo bogaty sobie to uświadomiłem. To czym inaczej podchodzi do mojej żony. Rozumiecie? Z prostej przyczyny, bo to jest córka Boga. No mam córki Boga w domu, no i co teraz? To nie jest córka Romana. To Boga. To jest wielka różnica między Romanem a Bogiem. Dziękczynienie to wdzięczność objawiona w posłuszeństwie. Co to jest dziękczynienie? To jest wdzięczność objawiona w posłuszeństwie. Ktoś mówi, tak, ja jestem wdzięczny. Ja mówię, wdzięczność, ona się objawia w posłuszeństwie. Co mówi Jezus? Jeśli mnie kochacie, przykazań moich przestrzegać będziecie. On nie mówi, jeśli mnie kochacie, będziecie dla mnie skakać na uwielbienie. Ja nie skaczę dla Boga na uwielbienie, tylko dla siebie. Okej? To jest moje. A nie dla Boga. Ktoś mówi, robię to dla Boga. Ja mówię, weź. A ja dla siebie. Bo ja uwielbiam Boga. Ja się cieszę. Tak? A wdzięczność, tak? Ona się objawia w posłuszeństwie. Czyli jak ja mam... Jest kwestia poznawania Boga, to jest ściśle związane z moim posłuszeństwem prawdą Bożym. Zobaczcie, to się wszystko zazębia. Nie ma poznawania Boga, jeżeli z mojej strony nie zapada decyzja absolutnego posłuszeństwa. Ktoś mówi, gdzie ta wolność? A właśnie tu. Pierwsze objawienie, jakie zapisałem w życiu. W 2001 roku brzmiało w ten sposób, być wolnym znaczy mądrze zależeć. Być wolnym oznacza mądrze zależeć, bo nie ma ludzi niezależnych. Nie ma. Człowiek, który uważa, że jest niezależny, to jest człowiek iluzji. Iluzyjny człowiek. Nie ma na świecie ludzi niezależnych. Nie ma. Zawsze zależysz od kogoś lub czegoś. Okej? Okay? Nie ma tam, jestem niezależny. Nie, jesteś zależny. Tak? Jesteś zależny. Cały czas. A więc dziękczynienie to wdzięczność objawiona w posłuszeństwie. I ona ma pewnego rodzaju taką ramę bardzo romantycznego poszukiwania głębi serca Boga. Bo to nie jest suche. To nie jest suche. To jest głębokie, romantyczne poszukiwanie. To jest trochę jak wyprawa gdzieś w świat romansu. Gdzieś w taką stronę się idzie. Tak jak ja często widzę w ogóle chrześcijan, którzy są sztywni w ogóle w swoich sercach, jak kije od miotły. I oni mówią, kocham. Ja wiedź w cholerę z tą miłością twoją. Ja nie chcę, żeś mnie tak pokochał 15 minut. Jak gdybyś tak zaczął kochać, rozumiesz, to ja po tygodniu depresji dostał.
Zobacz, jakie ty masz, jaką ty masz konstrukcję w ogóle, człowieku. To nie to. To jest gdzieś tak głęboka, głębokie romantyczne poszukiwanie tego serca, bo Bóg taki jest, On taki jest w ogóle, nie? Jeżeli ja wchodzę w decyzję posłuszeństwa, mówię, ja będę Ci posłuszny, tak? I ja kładę swoje serce przed Tobą, ja nie wiem, Boże, co będzie dalej, ja nie wiem, bo ja nie wiem. Bo w ogóle wiecie, o co chodzi z miłością, on się nie wie, co będzie dalej. Nie wiadomo. A to by się chciało wiedzieć wszystko. No ja mówię, dlaczego chcesz skontrolować to? No jak ty chcesz miłość skontrolować? Większość małżeństw się kontroluje. Większość. Cały czas próbują w ogóle jakąś władzę nad sobą ogarnąć. Można z żoną, można z mężem, cały czas. No lękowo bardzo jest. A miłość w ogóle, ona nie ma granic, bo ja ryzykuję, że ta kobieta, ona mi coś tam zrobi. Nie, to na mnie zrobi, może na mnie jakoś tam zostawi, oszuka, wiesz, nie wiem co, jej strzeli do głowy. Więc. A na pewno nie zrobię czegoś takiego, że jakoś jej zwiąże ją jakoś i teraz będzie mi chodzić na smyczy. Nie. Ja potem będę musiał z tego pokutować, bo już pokutowałem z tego w swoim życiu, tak nie chcę więcej. I z tym Bogiem? Jest bardzo podobnie. Ja wchodzę w tą miłosną relację, ja nie wiem, do czego to dojdzie dalej. Ale ja zrobiłem deklarację posłuszeństwa. Ja powiedziałem, moje serce jest otwarte, idę za Tobą. I tu się zaczyna wejście w poznawanie Boga. On się tak dopiero daje poznawać. Tego rodzaju mentalności, rozumiecie? A nie, że ja siedzę w Biblii i wszystko znam. Ciebie każdą rzecz znam z Biblii. Czyli, bo kiedyś na kulu głosiłem. Zaprosili mnie na katolicki lubelski. Przyszli tam człowieku, wiecie, żeby zobaczyć, co ten idiota tu będzie mówił. Tak? Przyszli, przyszedł tam jakiś profesor, jakiś inny, bo przychodzili takie persony. Rozumiecie? I oni miało to wyglądać w ten sposób, że oni będą mi zadawać pytania w ogóle i tak dalej. Ja mówię, proszę Państwa, ja bym najpierw, jeśli pozwolicie, powiedział kilka słów o sobie i tak dalej. No czyli zatrzymałem świadectwo, czy głosić Ewangelię, no nie? A ja powiem, to trwało to ze 40 minut, powiedzmy. I mówię, zaraz będziemy rozmawiać, tylko najpierw chciałem zapytać, kto z Państwa chciałby poznać Boga, tak jak ja poznałem. I 6 z nich wyszło do modlitwy, w tym 2 profesorów z kulu. Już nie było debaty. Już nie było. Bo oddawali życie Jezusowi. Bo się okazało, że w ogóle to, co oni wiedzieli, to jest głównie warte. Bo to było spotkanie. Moja żona mówi, bez spotkanka na nic ta czytanka. W tej Biblii nic tam się nie znajdzie. Nic! Nic! Tam tylko wojnę rozpętasz. Rozumiesz? Wojnę. Znaczy nie tak Boga poznaję. To nie o to chodzi, że ja już przeczytam Biblię. Wiesz o co chodzi? No nie. Albo że przesłucham 1000 kazań, przeczytam 1000 książek. Nie. To się zaczyna od tego, że ja mam deklarację posłuszeństwa. Życie kładę, Boże mówi. Życie kładę. Twoja prawda to jest dla mnie number one. Żeby mnie się wszystko rozleciało. Małżeństwo, wszystko, rodzina, tego, nieważne. Jak się nawróciłem w 2001 roku, to mówię do Boga tak. Wracam. Pakuję plecaczek i idę. Chyba, że mnie zatrzymasz. W domu kobieta, dziecko, rozumiesz o co chodzi? Ja mówię, zatrzymaj mnie. Ja w ten sposób zacząłem moją podróż z Bogiem. Bo ja Jezusa uznałem Panem. Jezusa Panem uznałem. Ja nie przyszedłem do Boga, żeby mi życie ulepszyło. Żeby mnie naprawił. Ja sobie świetnie radziłem w życiu. Ja miałem 100 tysięcy miesięcznie, nie ruszając dupy z domu. Naprawdę sobie bardzo dobrze radziłem w życiu. Rozumiecie? Bardzo dobrze. Nie bałem się więzienia, nie bałem się różnych rzeczy. Ja sobie radziłem. Ale kiedy poznałem Jezusa, to poznałem Pana.
Pan. Pierwszego pana w życiu znalazłem. Jeszcze nigdy pana nie miałem. Nigdy. Byłem jak Ronin. Samuraj bez pana. A tu poznałem pana. Jak ja poznałem pana, to ja do tego bardzo poważnie poszedłem. Ja mówię, okej, to jest pan. Król. Tak? I on ma zasady swoje. Ja teraz tu wchodzę. Okej? Okay? Ja będę głęboko szukał go, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. I od tego się zaczęło moje poznanie Boga. Od tego. To jest taka furtka. Ja wam pokazuję, bo to jest bardzo ważna sprawa. To nie ma, że my chodzimy przy tym, proszę Ciebie, jak pies przy kości i myślimy, że coś nam się tu zdarzy. Się nic nie zdarzy! Nic się nie zdarzy, jak tak nie zrobimy. Ewangelia Łukasza, 22:42. Ewangelia Łukasza, 22:42. Daje nam jeszcze jaśniejszą odpowiedź. Mówiąc, ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Widzimy modlitwę Jezusa w Getsemane. Czego to jest, o czym to jest informacja? Że decyzja o poddaniu, tak, to jest kluczowa decyzja, jeżeli chodzi o dalszy nasz rozwój. Przed czym ta decyzja jest? Przed śmiercią i zmartwychwstaniem. Przed wniebowstąpieniem i zesłaniem Ducha Świętego. Okej? Okay? Potężna decyzja. Decyzja o poddaniu. Uwielbienie jest przesiąknięte faktem śmierci naszej starej natury. Czyli ja jestem przekonany, że ja poddawszy się Bogu nie żyję już. Ja już nie żyję. Nie ma już mnie. Bo jak cały czas mam świadomość, że ja jestem, to ja będę chciał realizować jakieś swoje plany. Jakieś swoje koncepcje. Ale ty musisz zrozumieć, że ciebie nie ma. Data twojego odrodzenia duchowego to jest data twojej naturalnej śmierci. Weź se w domu to wypisz. Umarłem w styczniu 2001 roku. Świętej pamięci Artur Cerojski. Pod spodem. Narodziłem się w styczniu 2001 roku. Artur, syn Boga żywego. Rozumiesz? Umarłem i się narodziłem. Umarły moje koncepcje, moje hobby. Umarły moje przekonania, dobre i złe. Sukcesy i porażki. Chrześcijanie myślą, że to w ogóle chodzi o to, żeby być dobry. Mówi, Bóg mnie wyzwolił z tego i opowiadają. Ja wyzwolił Cię Bóg z swoich sukcesów? Czy nie? Jesteś wolny od swoich sukcesów? A jakby co? Dobro i zło jest takim samym szambem. Jedno szambo, inny kolor tylko ma. Jedno szambo. Wszystkie twoje sukcesy są nic nie warte. Nic. Sukcesy twoje. Co to jest? Twoje osiągnięcia, twoje dobre czyny. Kiedyś głoszę jednemu Ewangelię, mówi, ja kobietę uratowałem, która się topiła i co, my jajco. Nie pójdziesz do piekła ratowniku jak inni. No. Uratowałeś kobietę. Wielki mnie przyżywie HF, co ty kobietę uratowałeś. Człowieku. A ja zabiłem chłopa, nie wiem jeszcze ilu. Tak? Za jednego siedziałem. Idę do nieba. Bo nie chodzę i się nie szczycę tym, że coś zrobiłem. A ty chodzisz i trąbisz, że kobietę uratowałeś i uważasz, że jesteś wielki, sprawiedliwy. Ostatni sprawiedliwy człowiek na Podlasiu. My kto ty jest? Wy kto ty jesteś? Sprawiedliwe. Dobro i zło jest nic nie warte. Wchodząc w kwestię poznania Boga, my musimy być świadomi, że nasza stara natura nie żyje. Galacjan 2:20 mówi, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie. Żyje we mnie Chrystus. Tylko ludzie, którzy nie mają siebie, mogą zdeklarować posłuszeństwo.
którzy są świadomi tego, że ich nie ma. Bo im bardziej jesteś świadomy, że dalej jesteś, jak ty masz koncepcję Boga, który ci życie naprawi, to ty będziesz miał problem z poznawaniem Boga. Bóg to nie jest postać, co ma ci życie naprawić. To nie jest naprawiacz życia. Ludzie przychodzą, pomóc się ze mną, żeby Bóg mi małżeństwo naprawił. Ja nie wiem, czy twoje małżeństwo być naprawione. Skąd ja to mogę wiedzieć? Przecież ono jest od Boga. Ja mówię, nie, małżeństwo jest natury ziemskiej. Jak Bóg jest napisane w Biblii, rozumiesz, że w niebie nie będą za mąż wychodzić się żenić. No. Co ty mi tutaj o małżeństwie niebiańskim opowiadasz? Cię nauczyli gdzieś w kościołach. Co cię nauczy? To jest na potrzeby ziemi. Ziemi, tu. Jest taki dowcip, że w ogóle żona, nawrócona żona umarła, poszła do nieba. Po jakimś czasie mąż też nawrócony umarł, idzie do nieba. Ona tam go przy bramie wita. Cześć, Janek, w ogóle wiesz, go tam całuje. To on mówi, co, czekałaś na mnie? Nie, no bez przesady. Mówi, no. I dalej go całuje. A tęskniłaś? No nie, no tęskniłam. No weź, no co, ty tutaj mnie tak całujesz? Mówi, to. Cię kocham, ale w ogóle cię nie potrzebuję. Nie czekałem na ciebie. Nie tęskniłam za tobą. Po prostu cię kocham. O co ci chodzi? Dlaczego chciałbyś, żebym tęskniła? Czemu? To jest bardzo egoistyczne. Miłość nie szuka swego. Trudne, co? To jest to, kurczę, co nam zrobili z głowa. Twarda to mowa. No tak? On by chciał, ona tęskniła za nim, bo on jest taki ważny, cholera, żeby za nim tęsknić teraz, tak? A może nie jest ważny, a może się go kocha po prostu. A może miłość się nie porusza w tych parametrach, których nas nauczono. Tylko to, co nas nauczono, to jest chory sentymentalizm w stylu Disco Polo, co? Może to jest to właśnie, bo to nie miłość, to nas tyle lat uczono. Bo to nie miłości nas uczono w tym świecie. Tylko Disco Polo nas uczono. Może tego nas uczono. Ale to, co człowiek przeżywa, tak? To nie ma nic wspólnego z prawdą. Poznawanie Boga, to jest poznawanie Boga takim, jakim On jest. I serca Jego takim, jakim ono jest. I tego się nie łączy w dziwaczny sposób. Ja nie żyję, ty nie żyjesz. Głęboka świadomość tego zjawiska powoduje, że ja mogę powiedzieć, ja chcę być tobie posłuszny. Bo co ja mam do roboty, jak ja nie mam nic? Ja nie posiadam koncepcji. Twoje plany, cele i dążenia interesują. Twoje plany, cele i dążenia, to one mają we mnie wytworzyć nową przestrzeń marzeń. Ja chcę marzyć o tym, o czym marzysz ty, ojcze mój. To mnie interesuje. 24 godziny na dobę. Bo ja już nie żyję. Ja nie żyję już. A więc prawdziwe poznanie Boga jest ściśle związane z poznaniem naszego nowego człowieka, czyli prawdziwego naszego ja, nowego ja. Nowe ja to Chrystus. A więc poznanie Boga, tak? Ono się zawiera w fakcie, że ja jestem nowe stworzenie. Ja mam pełny dostęp do serca Boga, bo jestem połączony z Jego sercem 24 godziny na dobę. Musicie wierzyć, że jesteście połączeni z Bogiem 24 godziny na dobę. Czy śpisz, czy nie śpisz. Czy służysz, czy jesteś w pracy. Czy zgrzeszyłeś, czy nie zgrzeszyłeś. Jesteś połączony z sercem Boga. Musisz się do tego dostroić. Musisz zacząć wierzyć w to. I z tej perspektywy zrobić potężną deklarację. Ja chcę być tobie posłuszny, bo ja nie mam nic innego do roboty w życiu. Ja będę szukał głębi Ciebie bez przerwy i na tym się skupię. I tutaj się wchodzi w Jego poznawanie. To tu się wchodzi. A nie w intelektualne informacje o tym, że Ciebie czy Adam z Ewą mieli pępki. Co nas to obchodzi, czy oni mieli pępki? To jest
Tego nikt nie wie, żaden teolog do tego nie może wiedzieć. Rozumiesz? Taka prawda. Że zadają sobie cholernie dziwne pytania, które w ogóle nie prowadzą do polepszenia życia. Co, rozumiesz? I wszyscy, tu wszyscy są protestanci, to są wszyscy teolodzy. Oni wszyscy o Bogu wszystko wiedzą. Wszystko. Człowiek, spytaj się kogokolwiek. Cała grupa papieży, każdy papież swojego życia. Katolicy jednego mają papieża, protestanci wszyscy papieże. Każdy papież jest ostateczne słowo. A prawda jest taka, że poznanie Boga jest mizerne. Dlaczego? Dlatego, że świadomość śmierci starego człowieka jest mizerna. Świadomość złączenia z Bożym sercem jest mizerna. Tak? Gdzie w ogóle kwestia poddania, tak? Jest w ogóle żadna w tym momencie. No bo jak ja się mam poddać, jak ja mam swoje życie? Jak ja mam swoje plany? Czy ja muszę żyć, ja muszę zarabiać, ja muszę jakoś ogarnąć wszystko. Ja mówię, człowieku, jaki ty jesteś zmęczony życiem. Wszystko musisz zrobić. No. A może tu trzeba inaczej? Może trzeba zacząć od zmiany tej mentalności. Od zmiany mentalności. To jest tak, jak się o biznesie uczy ludzi. Polaka, jak zaczynasz uczyć o biznesie, to jest taka orka na ugorze. Człowieku, jak robisz w ogóle wykłady biznesowe w Polsce, ludziom, tak? To oni najpierw widzą same ciemne strony zjawiska. Przeciętny Polak to powie tak, tego nie mam, tego nie potrafię, tego nie posiadam, a jak ja kredyt dostanę, a jak ja to zrobię? Gdybyś zrobił szkolenie biznesowe wśród ludzi, na przykład wśród Anglosasów, rozumiesz? Oni będą widzieć same pozytywne rzeczy. Oni powiedzą, aha, taką szkołę skończyłem, mam takie talenty, to umiem zrobić, proszę Ciebie, w tym jestem silny. Rozumiesz, o co chodzi? Tu mam takiego znajomego, tu mam takiego, Polak nie. Polak będzie widział te... I teraz, kiedy ty wprowadzasz ludzi w głębie zrozumienia Boga, to mówi, aha, to ja tego jeszcze nie mam, to ja tego nie posiadam, to ja tak rozumiesz, o co chodzi, to mi tego brakuje, tego nie przeżywam. Ty musisz wierzyć w to, że nie żyjesz już ty. Cokolwiek by się nie działo w twoim życiu. I z tej perspektywy musisz zrozumieć, że jesteś zjednoczony z Bogiem, bo skoro ja nie żyję, to żyje w mnie Chrystus, okej. Okay. Ja mam drugie, to ja teraz drugie mam Chrystus. Artur Chrystus Cyrolski. Tak? Syn Jahwe. Rozumiesz? Ja tym jestem. Nieważne jak ja się czuję, ale ja z tej perspektywy, w której wierzę, podejmuję decyzję absolutnego posłuszeństwa i głębokiego, romantycznego poszukiwania serca Boga. I tak się dostaje do komnat pańskich. To tak się dostaje, to jest bilet wstępu. Nie przez teologię. Nie przez intelektualne zrozumienie. Ale poprzez kwestię przyjęcia przez wiarę śmierci starego człowieka, tak? Zjednoczenia z Bogiem i deklaracji o posłuszeństwie. Tak? Ubranej w te romantyczne poszukiwania Boga. Zamiast główkować, będę Cię wielbił. Zamiast szukać mankamentów, będę ogłaszał, że jestem nowym stworzeniem. Okej? Okay? Zamiast się zastanawiać, ile mi jeszcze brakuje, będę mówił, że co mam. Jest taka piosenka, która brzmi w ten sposób, tak ją napisali. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Taka piosenka jest. Zobaczcie, znacie tą piosenkę. Wziąłem tą piosenkę i mówię, będziemy ją śpiewać inaczej. Powiedziałem w kościele. Będziemy ją śpiewać inaczej. Inaczej. Będziemy ją śpiewać, wszystko mam, więc mogę wszystko dać. Mówię, zmienimy słowa. My pozmienialiśmy słowa we wszystkich chorych piosenkach. Dlatego też piszemy nowe piosenki, tak? Które nie mają chorych rzeczy w sobie. To jest chora mentalność. A teraz i ta chora mentalność, ona nie wprowadzi nas w głębokie poznanie Boga. Bo ona pokazuje nam ciągle, że my jesteśmy starym człowiekiem, oczekującym, aż łaskawie przyjdzie Bóg i objawi nam, bo akurat ma dobry humor, swoje plany, cele i dążenia. Rozumiesz, o co chodzi? Akurat ma dobry humor, on przyszedł do mnie. O, dostałem objawienie od Pana. Halleluja!
O, Pan mi się coś powiedział. Ja mówię, no fajnie, no. A tobie coś powiedział Pan? A jak ci powiem, że mam 500 niewygłoszonych kazań jeszcze, spisanych, to uwierzysz? Uwierzysz? Czy nie uwierzysz? A jak ci powiem, że mówię ustawicznie i bez przerwy, to uwierzysz czy nie? A jak ci powiem, że go pytam o coś, on odpowiada, to uwierzysz czy nie? Rozumiesz? Ty w ogóle w to uwierzysz? Że nie czekam na objawienia? Że nie poszczę? Wierzysz? Że nie klęczę bez przerwy na kolanach i nie mówię w ogóle, powiedz coś do mnie, powiedz coś do mnie, powiedz, powiedz. Bo już mnie depresja popada. Bo czuję się samotny, załamany, niechciany. Powiedz coś do mnie, powiedz. Rozumiesz? Kiedyś, jak mnie Bóg wprowadzał w zrozumienie tych rzeczy, pamiętam, szedłem ulicą rano, drugą stroną szedł mój syn z moim kolegą, z moim kolegą. Ja niosłem jakieś zakupy, przeszedłem na drugą stronę i mówię do niego, cześć, no bo jakiś czas temu, żeby młodszy. I ten kolega tak się ukłonił, podał mi rękę, a mój syn daje mówi, masz parę groszy, ojciec? Mówię, może być dzień dobry, powiedział. Mówię, wróciłeś późno, od rana cię nie widziałem. Dobra, mówi, masz czy nie masz? Mówi, bo idę. Ile tam? No i tam chciałem, nie mają jakieś tam pieniądze, nie dałem grosze. Idę dalej, tak się modlę. Głos słyszę Ducha Świętego, co widziałeś? Ja mówię, widziałem, Panie, mojego nieposłusznego syna. Przepraszam Cię w ogóle za jego grzechy w ogóle. Zmiłuj się nad nim w ogóle. Niech on Cię spotka jakoś w ogóle. I drugi raz słyszę, co widziałeś? Ja już nie wiedziałem, co widziałem po drugim razie. Ja nie wiem, co widziałem. Bo już wiedziałem, że to, co widziałem, to było, proszę Ciebie, nieprawdziwe. A Bóg do mnie mówi, widziałeś syna i niewolnika. Przestań się zachowywać jak niewolnik. Jesteś synem. Synem. Nie bądź niewolnikiem w swojej mentalności. W filmie 300 Leonidas podchodzi do tego debila z tego, nie wiem, czego. Z garbem. Z czego? Z garbem tym? Nie wiem, taki król. Tylko. Sukces. Przychodzi do niego, tamten staje i mówi, spójrz, jestem królem nad tysiącami niewolników. A on nieraz mówi, i to nas różni, bo ja jestem królem ludzi wolnych. Trzystu wolnych zatrzymało 10 tysięcy niewolników. To jest fakt historyczny. 300 wolnych zatrzymało 10 tysięcy niewolników. Przelicz sobie. Jest siła wolnego na siłę niewolnika. Siła wolnego na siłę niewolnika. List do Kolosan. 1:27. List do Kolosan. 1:27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między bogami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. A więc poznanie Boga to poznanie zjednoczenia. Musisz być świadomy zjednoczenia. Chcesz poznawać głębię Boga, musisz być pewny zjednoczenia z Bogiem. Wiesz, co to jest zjednoczenie? To znaczy, że Ty z Nim jesteś jedno.
To znaczy, że Boga nie szukasz tam, tylko tu. On jest tu, w tobie, nie tam. On jest zjednoczony z tobą. Z tobą. Się nie dobijasz do Niego. Dobijałeś się kiedyś do swojej wątroby? Nie? Dlaczego? W ogóle rzadko pewnie myślisz o swojej wątrobie. O szóstce, jelitach. Tak się z nimi oswoiłeś, prawda? Zgadza się? Oddychasz też przez cały czas. I to robisz tak naturalnie, po prostu oddychasz i nie pamiętasz, że oddychasz. Nie musisz planować mrugania oczyma, tak? Czy trzeba zaplanować każde mrugnięcie i skontrolować je? Nie. Takie naturalne dla ciebie. Ale to, że Bóg jest w tobie, to nie jest naturalne. Ale dopiero w tym momencie, kiedy oswoisz się z faktem, że On jest w tobie 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. Kiedy jesteś atakowany, kiedy jesteś spokojny. Kiedy masz cudowne chwile, tak? I kiedy czujesz się, jakbyś był w piekle, cały czas jest w tobie. Nigdzie się z ciebie nie rusza. No to to zaczyna powodować, tak? Że ty wchodzisz na poziom zrozumienia zjednoczenia. Boże cele, plany dążenia, one są dostępne dla ciebie przez wiarę, biorąc pod uwagę fakt, że ty wierzysz, że jesteś zjednoczony z Bogiem. Przychodzą do mnie chrześcijanie i mówią tak. Mam różne myśli. Nie wiem, które są od Pana, a które nie są. Co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, nie wiem, co ty masz w głowie. Bo każdy z nas ma swój mały, popieprzony światek. Rozumiesz? Nie wiem, jaki masz ty. Kurczę, ja nie wiem, czy chcę wiedzieć w ogóle. Bo ja mam swój. Rozumiesz? I mam z nim dużo kłopotów, tak? Nie wiem, czy chcę poznać twój. Ja nie wiem, co ty masz w środku. Wiem jedno. Ja cholernie wierzę w to. Że Boże plany, cele i dążenia są dla mnie dostępne 24 godziny na dobę. I ja wierzę, że wiem. I popularnie to się nazywa arogancja. Mówię, jesteś arogancki i pyszny. Dlaczego uważasz, że wiesz? Ja mówię, bo Bóg jest we mnie. A skąd ty wiesz, że to nie z ciała? Mówię, bo żyję już nie ja, ale że wiem, że żyje mnie Chrystus. Ale może to jest ciała? Mówię, a może nie jest. Jest 50 na 50. No i co? Ty wierzysz, że to nie z ducha, a ja wierzę, że z ducha. No i co? Czy bardziej wierzysz w to, że znasz Boże plany, cele i dążenia, czy bardziej wierzysz w to, że nie znasz? Spójrz teraz. Czy bardziej wierzysz w to, że znasz, czy że nie znasz? To jest bardzo proste pytanie. To jest tak albo nie. Jak bardziej wierzysz, że nie znasz, to nie znasz. Jak bardziej wierzysz, że znasz, to znasz. To się o to rozchodzi. Jak wierzysz, że znasz, to teraz postępuj dokładnie z tym, tak jak mówią do ciebie te plany, cele i dążenia. Zrób to. Zaryzykuj teraz, że to zrób. Odważ się. Rusz! Przyglądam się czasem na ludzi, czasem rozmawiam nas w kościele, męża czy żonę szukają. Szukają i szukają i szukają. Ja mówię, kurczę, ja bym nie miał żony. To w tym czasie już bym miał chyba ze 4. Mówię, ja mówię. Co ty robisz z tą żoną, że ty jej szukasz tyle czasu? Jak ty to robisz w ogóle? Mówię, ty nie możesz żony znaleźć? No nie mówię, nie wiem, która jest od Pana. Nie wie, który jest od Pana. No nie wie. Ona też nie wie, który to jest mąż od Pana. Nie przychodzi, jak uważasz? Ja mówię, proszę, nie mieszaj mi. Nie mieszaj mi jeszcze swoje przyszłe małże. Nie, nie chcę. Jakbym nie miał żony, zaraz bym miał żonę. Zaraz bym miał żonę. Dlaczego? Bo ja bym wiedział, która to moja żona. Bo ja w ogóle wierzę, że mam 24 godziny dostęp do planów, celów i dążeń Boga. A ty to chyba w to nie wierzysz w ogóle. Bo ja to wierzę, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.
A ty to chyba w to nie wierzysz. Bo ja wierzę, że jestem zjednoczony z Bogiem. Rozumiesz? Ja wierzę, że jestem zjednoczony z Bogiem. Dlatego, że On powiedział, czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Czyż nie wiecie? Nie wiecie tego? Jak możecie nie wiedzieć? Ja wierzę, że jestem jak Bóg, ponieważ mieszka we mnie Chrystus. I nie zadaję tysięcy pytań. Panie, to jest od Ciebie, czy nie od Ciebie? Chrześcijanie spędzają kawał życia na pytaniach. A Jezus powiedział, przyjdzie dzień, kiedy nie będziecie mnie pytać. Dalej pytają. Wypełnieni Duchem Świętym, dalej pytają. Przez boją się nie zapytać. Klęczą przed Nim bez przerwy, jak niewolnicy i mówią, Panie, czy to jest od Ciebie? Panie, poprowadź mnie, poprowadź. Nie poprowadzę Cię, bo Cię nie lubię. Jesteś zerem i koniec. Nie ma tak nieby, nie? Ale tak jest w ludzkich głowach. Nie parafrazuje się tego, nie nazywa się, ale tak się ma w podświadomości. Jak można 1000 razy pytać o jedną rzecz? Jak ja się do Ciebie przyjdę i zapytam, przepraszam bardzo, czy ta sprawa jest taka, czy taka? I Ty mi powiesz taka, ja powiem okej. Taka to sprawa. Nie będę Cię pytał o to 1200 razy. Zapytam Cię 1 raz. A chrześcijanin Boga pyta 1200 razy, bo chrześcijanin nie wierzy, że ma dostęp do planów, celów i dążeń Boga. A bo po co to jest? Przecież ja tego nie czuję. Bo ja tak nie czuję, że miał taki dostęp do Pana, nie czuję. A co Ty chcesz czuć, powiedz mi? No tak bym chciał. Ja mówię, no powiem, bo to jest bardzo ciekawe. Co Ty byś chciał? Jak Ty byś chciał czuć, że, no nie wiem, co byś takiego chciał tam mieć w środku? No takie odczucie, aby to LSD się najedz. Jak ja żarłem kwasy, to widziałem muzykę to z głośników, wychodzi, miałem świetny czas. Nutki mi wychodziły z głośników, dzwoniłem sobie z pilota w szafie, sobie, rozmawiałem ze smokiem. Rozumiesz? Mojego rewelka była. Okej? Okay? Żaden problem. Odczucia. Odczucia, człowieku. On chce odczuć. Ja mu mówię o wierze, a on mówi, że on tak nie czuje, żeby on był z Panem zjednoczony i że miał dostęp do jego planów, celów i dążeń, bo on tak nie czuje. Rozumiesz, o co chodzi? Tak wygląda Kościół. Ja wam pokazuję, z czym się ludzie borykają. Ja od 3 lat jestem w ogóle usługującym, ja w ogóle słucham ludzi. I przychodzą do mnie pytania, a to jest od Pana? Rozumiesz, o co chodzi? No nie wiedzą. I chodzi 15 lat z Bogiem i on nie wie. Ja mówię, ja nie wiem, jak można przez 15 lat czegoś nie wiedzieć. Przecież to grozi, nie wiem, biegunówką w konsekwencji. Bo to nie wyrobi umysł wreszcie tego. Ja nie wyobrażam sobie. Wyobrażasz sobie, że wstajesz rano i ty nie wiesz, co chcesz zjeść, co chcesz się ubrać i ty tak siedzisz. To się popularnie nazywa depresja. Ty nie wiesz, o co ci chodzi w ogóle w życiu. My idziemy w inną stronę. My idziemy w to, że my wierzymy, że umarliśmy z Chrystusem Jezusem na krzyżu. Że powstaliśmy z martwych jako nowe stworzenia. Że Duch Święty zamieszkał w nas. I że Jego plany, cele i dążenia są dla nas dostępne 24 godziny na dobę przez wiarę. Wiara jest pewnością, 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 pewnością. To pewność. Ale mówię, ja taki niepewny jestem ciągle. Ja mówię, nie bój się zaufać w Twoje nowe narodzenie. Nie bój się zaufać w zjednoczenie z Bogiem. No wstań nareszcie i rusz do przodu. Zaryzykuj! A jak się pomylę, no to co, że się pomylisz? Co ty tak panikujesz przed pomyłką? Dla niego śmierć nie jest problemem. A ty masz rozwolnienie, bo pomyłkę popełnisz. A w czym ty ryzykujesz? Czym ty ryzykujesz? Co ty jesteś za wielki ryzykant? Czym to się ryzykuje w naszym kraju? Czym? No czym się ryzykuje? Niczym się nie ryzykuje. Wszystko się dzieje w ludzkich głowach, paranoiczne myśli w ogóle latają wśród chrześcijan bez przerwy. Tu stracę, tam stracę, my co ty stracisz? A czy on jest od Pana, a czy on ma od Pana? To idź się spytaj, nie widzieli. Powiedz, od Pana jesteś?
Ty nie. Kurczę. A poznanie Boga to poznanie zjednoczenia. Jego plany, cele i dążenia są dla nas jasne przez wiarę. Musisz wierzyć, że je znasz. Chcesz znać plany, cele i dążenia Boga? Uwierz, że je znasz. Uwierz, że znasz. Teraz, że znasz. Nie jutro. Nie, że poznasz. Wiara działa dziś. Ja znam Boże plany, cele i dążenia. Amen. Ja znam. Znam. Ja znam plany do mojego życia. Ja znam plany. Ja znam plany. Ja wiem, jak moje życie ma wyglądać. Ja wiem, dokąd idę. Ja wiem, dokąd idę. Ja wiem, czego ja chcę. Życie i śmierć jest w mocy języka. Ja znam jego dążenia. Ja wiem, czego ja chcę. Nie wiadomo, gdzie się kończy twój duch, a gdzie zaczyna się jego. Ludzie, wiecie o tym. Tego nikt nie może zbadać. Nikt nie zbada tego. Nikt. Ale jak będziesz skupiony na swojej niedojrzałości, jak będziesz skupiony na mankamentach, na grzechach, na porażkach, to będziesz cały czas funkcjonował w takim stadium poczwarki i będziesz cały czas się zastanawiał, czy aby na pewno znam, czy aby na pewno dobrze idę. Sprawdź. Urwie ci nogę diabeł, rozumiesz? To on ci ją dospawa. Ja cały czas ryzykuję w życiu. Ryzykuję. Ja non-stop ryzykuję. Słuchajcie. Ja non-stop podejmuję decyzje ryzykowne. Ja mam skończone 8 lat szkoły podstawowej. Do tego kupię lat więzienia za sobą. Moja żona ma też skończoną szkołę podstawową, tylko ma 8 lat szkoły podstawowej. I obydwoje podjęliśmy decyzję edukowania naszej córki. Nasza córka nie poszła do szkoły. Jest w 5 klasie szkoły podstawowej. Każde świadectwo ma z paskiem. Sam ją uczymy. Przygotujemy ją do matury. Będzie w homeschoolingu do matury. Zrobi maturę, potem pójdzie na studia. Z bardzo wysoką notą. Dlaczego? Bo ja uważam, że mieszka we mnie Chrystus. I moja żona też uważa, że w mnie mieszka Chrystus. Chrystus jest najlepszym matematykiem, polonistą, biologiem, geografem, historykiem. Kiedy po raz pierwszy wszedłem na górę, żeby zjeżdżać na nartach, nie miałem bladego pojęcia o zjeżdżaniu na nartach. Miałem takie spodnie, rurki z zali, mniej więcej tego koloru, bo ja nie wiedziałem, że ja powinienem w ogóle sobie spodnie kupić. Więc pojechałem na stok, tych żółtych w ogóle, wlazłem tam na ten stok, popatrzyłem na siebie, popatrzyłem na innych, już wiedziałem, że mam problem. Mówię, dobrze, mówię, Jezus, Ty jesteś najlepszy narciarz. Patrzyłem na tą górkę, na ten dół z góry, 40 minut ogłaszałem, że Jezus świetnie jeździ na nartach. Po czym przyjąłem postawę, jaką widziałem u takiej kobiety z boku, tak? I mówię, lecę. I tak zacząłem jeździć na nartach. W tym roku zasuwałem na nartach i robiłem konsultacje duszpasterskie. Rozumiesz, na słuchawce. O co chodzi? Ja wierzę w zjednoczenie. Ja wierzę, że ja wszystko wiem. Czy ty w ogóle wierzysz, że wszystko wiesz? Musisz sobie takie pytanie pozadawać. Poznanie Boga to nie jest oczekiwanie. Poznanie Boga jest ściśle związane z wierzeniem. Poznanie Boga polega na tym, że ja wierzę, że Go znam. Ja wierzę, że znam Boga. Jak mogę nie znać Boga, jak On mieszka we mnie? Jak mogę nie znać Boga, jak On jest ze mną zjednoczony? Jak mogę zadawać pytania, czy Ty na pewno jesteś we mnie, moja wątrobo? Powiedz już do mnie, hej! Wezwij się, hej! Co ja będę robił? Co tydzień chodził na prześwietlenie, brał świeże zdjęcie? Że ona na pewno tam jest? Nie będę.
Nie zamierzam tego robić. Nie będę też chodził bez przerwy na badania, czy ona dobrze działa. Wiecie dlaczego? Ja w ogóle wierzę, że dobrze mi działają wszystkie organy i będą mi działały dobrze przez 120 lat. Napisałem kiedyś taki wierszyk, jestem stary, ale ja żyję, no bo jestem z ruchu wiary. Chodzi o to, że ja wierzę, że Bóg jest we mnie. Bóg jest we mnie. Bóg jest w tobie. Jego plany, cele i dążenia są dla ciebie dostępne. Ty najpierw musisz w to uwierzyć. Wiara to jest zawsze coś, co robimy na wyrost. Co on mówi? On nas zachęca do tego, żebyśmy tak rozumieli. On mówi, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Proszę bardzo, wszyscy słabi do przodu. Wszystkie pierdoły życiowe do przodu, mówi pan. Kaman! Wszystkie zaburzone dusze do przodu. Hop, 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 szybciutko. Wszyscy to się boicie, co macie straczkę, chodźcie szybciutko wszyscy do przodu. Wszyscy! A teraz jestem bohaterem. Rozumiesz, teraz sobie wyobraź Krono. Ten pogięty, ten taki w duchu sobie wyobraź tych ludzi. Człowieku. Żaden w ogóle prosto nie stoi. Tak? Jeden to krzywe, drugi tamto. Jestem bohaterem. Rozumiem. Właśnie! Kim jesteś, paralityku? Bohaterem! Tak to działa. Wiara to pewność tego, czego się spodziewamy. Czego się spodziewasz? Spodziewasz się tego, że będziesz jasno słyszał i rozumiał? Bo ja się spodziewam. Ja się nie spodziewam, że będę pół życia w mroku chodził. Ale jak chrześcijanin się spodziewa, że będzie chodził w mroku, to chodzi w mroku. Wiara to pewność tego, czego się spodziewasz. Ja się spodziewam, że będę chodził w świetle. A więc uznaję dzisiaj, że ja znam Boże plany, cele i dążenia. Ja znam, nie poznam. Ja nie mówię, Panie, daj mi się poznać. Ja się nie mogę takim czymś. Co to jest? Panie, daj mi się poznać. To jest z tych luk. Panie, zbaw mnie, Panie, uzdrów mnie. Panie, zrób mnie coś. Tak? Co mam Ci zrobić? Peeling? Czego chcesz ode mnie? Rozumiesz? Czego chcesz? Czego Ty chcesz ode mnie, dzieciaku? Wszystko masz. Przestań zachowywać się jak niewolnik. Przestań się kłaniać mi ciągle. Tak? Uspokój się. Podejdź do mnie prosto. Jestem królem ludzi wolnych. Uczyniłem cię wolnym. Nie po to uczyniłem cię wolnym, żebyś chodził w mentalności niewolnika, żebyś chodził w mentalności człowieka, który nie wie. Ludzie, lepiej zbłądzić w biegu, niż siedzieć i oczekiwać przez pół życia. Lepiej zbłądzić w biegu. Ja zawsze mówię, że taki Pawłowy bardziej jestem. Paweł leciał jak wariat. Jest napisane, poleciał do Bityni, kościoły zakładać. Jest napisane, Duch Chrystusa go zatrzymał. Do Asji poleciał znowu, Duch Chrystusa go zatrzymał. Ja wolę, żeby mnie Bóg zatrzymał, niż miał mnie wyrywać z krzesła życiowego. Niech mnie zatrzyma lepiej, ja to mówię, zatrzymaj. Nie będę leczył, to mnie zatrzymaj. Jak wpadnę w ten kombajn diabelski, to nie wiem, co ono będzie. Zatrzymaj mnie! Łap mnie! Łap! To jest mentalność człowieka, który wierzy w to, że Bóg mieszka w nim. Taki człowiek uważa, że zna Boże plany, cele i dążenia. To jest klucz do poznania Bożych planów, celów i dążeń. Trzeba uwierzyć, że się zna Boże plany, cele i dążenia. To jest klucz. Zawsze wszystko wam się oprze na wierze. Zawsze. Ja uznaję, że wiem, dlatego wiem. Ja uznaję, że wiem. Ktoś do mnie mówi tak, znasz się na tym? Ja mówię, jestem w tym mistrzem świata. Zęby na tym diabłem. A robiłeś to kiedyś? Nie. Ale to sprawa drugorzędna. Któregoś razu gdzieś leciałem samolotem, tak się modlę, a siedziałem tam blisko tej kabiny i tam czasem jak otwierali, to widziałem tego pilota. I taka myśl mi przeszła, mówię wszystko, jakby facet mówi umarł teraz, jak sobie myślę, nie? Jakby umarł, padłby, mówię, za tym sterem tam. Mówię, poprowadziłbym tego Boeinga, mówię. W ogóle tak siedziałem, mówię, w ogóle wszedłem do tej kabiny. Wiesz, a byłem tak podekscytowany tym faktem, mówię, przebym i bym w ogóle nim poleciał. A potem bym w tym wylądował. Ja byłem tego tak pewny, jak tego, że 2 razy 2 jest 4. Żebym tam wszedł i poleciał.
rozumiecie? Czy ja mam w ogóle pojęcie o tym? Nie mam. Ale co mnie to obchodzi, skoro jestem zjednoczony z największym pilotem wszechświata? Co mnie obchodzi, czy ja umiem latać Boeingiem, jak w mojej Biblii jest napisane, że ten, który jest we mnie, to swoją dłonią odmierza odległość między gwiazdami. A jego dłoń ma głębokość rowu mariańskiego, bo jest napisane, że mieszczą się w nim wszystkie wody ziemi. 11 kilometrów ręka. Rozumiesz? O co ci chodzi? Twój Pan ma dłoń o głębokości 11 kilometrów. W cudzysłowie, ty w ogóle rozumiesz, co to za historia jest? I teraz on mówi do ciebie, ja jestem w tobie. Uświadom to sobie, jak spojrzysz się w lustro, to powiedz, dzień dobry Jezu. Reinhard Bonnke kiedyś wchodził do sklepu i kobieta do niego mówi, jakie Pan ma dziwne oczy. A on tak się zbliżył do niej i mówi, bo we mnie mieszka Chrystus i wygląda tamtędy czasami. Czy chciałby go Pani powie, to ona się cofnęła. W ogóle. Wygląda tam. Mam takie oczy właśnie. My musimy w to wierzyć. Że ja, Ty musisz wierzyć, że Ty wiesz. A nie możesz czekać, aż się dowiesz. Chrześcijanin, który czeka, aż się dowie, już jest w grajdołku. Już siedzi w diabelskim kiblu i koniec. I zaraz woda będzie spuszczona. To nie ma tak, że ty w ogóle czekasz na coś. Wiara nie czeka. Wiara wie, że ma. Wiara mówi, ja mam. Ja posiadam, ja wiem. Intelekt tu nie bierze żadnego udziału. Emocje mogą być różne, bardzo chwiejne. Ludzie, jakie mamy chwiejne emocje. Nie ma ludzi zdrowych psychicznie w kościele. Wszyscy są zaburzeni, tylko w różnym stopniu. Ostatnio ktoś na konsultacji ze mną siedział i mówi, Artur, jak to dobrze z kimś porozmawiać, to jest mniej zaburzony. Ja mówię, super, w ogóle. Róbmy to dalej. Tak? Pociągniemy temat dalej. Ja mam w ogóle dystans do swoich myśli i swoich emocji. Rozumiecie, o co chodzi? Ja mam dystans i luzik. Luzik. Bo w moich myślach nie mieszka Bóg. W moich emocjach nie mieszka Bóg. W moich decyzjach też nie mieszka Bóg. I w moim ciele też nie mieszka Bóg. Bóg mieszka w moim duchu. Duch nie ma myśli. Duch nie ma emocji. W duchu nie ma ośrodka decyzyjnego. Będę was o tym uczył. Tam nie ma. Tam nie ma tego. W duchu są inne rzeczy. Nie myśli, nie emocje, nie decyzje. Nie szuka się Boga w myślach, nie szuka się w emocjach. Emocje możesz mieć rozchrzanione równiutko. Myśli mogą krążyć w tobie jak bąki. A ty wiesz, że znasz Boże plany, cele i dążenia. I takich ludzi boi się diabeł. Diabeł się boi ludzi, którzy wstają rano, tak? I mówią, wiem, że wiem. Wiem, kim jestem, skąd pochodzę i dokąd idę. Ale diabeł nie boi się ludzi, którzy wstają rano i mówią, Panie, poprowadź mnie dzisiaj. Poprowadzi, rozumiesz, to się i inwalidę. Rozumiesz? Panie, podstaw mi mój wózek inwalidzki i chodźmy na spacer, Panie. Ty i ja. A tak się modli większość Kościoła. Poprowadź mnie, Panie, dziś. Panie, niech będzie wola Twoja. Niech będzie wola Twoja, Panie, dziś. I pamiętaj, chleba powszedniego mi daj, bo zdycham z głowy. I nie woź mnie, Panie, na pokuszenie. Bardzo Cię proszę. I zbaw mnie od złego, Panie. Rozumiesz? No diabeł wyciąga gluty z nosa i Ci strzela w twarz. Mówi, kretynie. Diabeł się nie liczy z takimi ludźmi. I są dla niego żerem. On żre takich chrześcijan na śniadanie. Ale tych, którzy wstają rano i mówią, ja znam Boga. On mieszka we mnie. Wiem, kim jestem. Wiem, dokąd idę. Wiem. Rozumiecie? On się taki boi. Mówi, wstał idiota. Trzeba wiać. Trzeba wiać.
Będzie mnie gonił dzisiaj. Rozumiecie, o co chodzi? To jest to. Musicie zmienić mentalność. Wasza mentalność nie może być mentalnością niewolniczą. To nie może być mentalność pod tytułem Panie poprowadź. Panie chcę poznać Ciebie. To nie może być ta mentalność. Ludzie śpiewają, Panie jestem głodny Ciebie. Panie nakarm mnie, Panie. Co w ogóle to jest? Co to jest? Ja tu powiedziałem, kto mnie zna, ten nigdy łaknął nie będzie. A chrześcijanie układają piękne piosenki, że są głodni. Głodny jestem, Panie. Nakarm mnie, napełnij. Duchu Święty, wypełnij, nie wypełnij. A co zrobiłem? No co zrobiłem? Co zrobiłem? 2000 lat temu tutaj wjechałem na tą ziemię. Jestem tutaj. Przyjdź Duchu Święty, śpiewają. Przyjdź Duchu, a skąd mam przyjść? No skąd mam przyjść? No skąd mam przyjść? No skąd ja mam przyjść w ogóle? Jak ja tu jestem? Jeszcze jest nie odchodź Duchu Święty. Nie odchodź Duchu Święty. Tak, nie odchodź Panie, tylko nie odchodź. Nie zostawiaj mnie. Nie odchodź ode mnie, Duchu Święty. Co im w emocjach przeskoczy, to albo przyjdź Duchu Święty, albo nie odchodź Duchu Święty. Rozumiem, co tam mają w tych emocjach, tak w ogóle, rozumiem, i mówię, ja jestem duchowy, ja mówię, ty jesteś duchowy, ty masz takie pojęcie o duchowości, jak świnia o balecie. Rozumiem, co ty masz w ogóle, to emocje, są emocje, twoje emocje. Rozumiecie, to są emocje, dusza, czyli psychika, psychika i to chora. Chora psychika. On nigdzie nie odchodzi. On cały czas jest, tak? Tak. On powiedział w ogóle, Debro, nic cię nie wyrwie z mojej ręki, nic cię nie odłączy od mojej miłości, nic, nikt. Jestem z tobą, będę do końca. Tak. Będę prostował w ogóle ścieżki twoje, będę cię na rękach nosił. Jestem twoim Bogiem, mieszkam w tobie. W ogóle przestań żebrać, zacznij wchodzić w normalne miejsce w ogóle dziękczynienia za to, że jesteś nowym stworzeniem. Zacznij rozważać nowe stworzenie. Ilu z was na przykład spędziło modlitwę w komorze na rozważaniu siebie? Proszę bardzo. Brawo, brawo, brawo. To jest to, że idę do komory i rozmyślam o sobie. To mówię, o Bogu rozmyślam. Ja mówię, nie wiem o co chodzi. Jedyny Bóg, którego znam, to Bóg we mnie. Ja innego Boga nie znam. Reszta dla mnie to jest fikcja literacka. Dla mnie nie ma innego Boga niż ten, który jest we mnie, bo ja nie znam go. Rozumiecie? Ja nie znam, ja znam tylko Boga we mnie. Chrystus we mnie nawet nadzieja chwały. Nie Chrystus jakiś. Ja nie czekam na Boga. Tak? Czekajmy na Pana. Czekajmy teraz wszyscy. Co robią? No oni czekają na Pana teraz. Rozumiesz? Czekają, bo i aniołowie twarz zasłaniają. O Boże! Jak długo jeszcze? Będzie trwało to wszystko. Chcę, żebyście te rzeczy jasno mogli zobaczyć, bo ja specjalnie chcę wam mocno podkreślić różnicę między fałszem a prawdą. Nie można inaczej poznawać Boga, jak Boga, który jest w nas. Tego nie ma. Boże plany, cele i dążenia inaczej do nas nie przyjdą, jak przez fakt, że my uznamy, że znamy je. Wiem, dokąd mam pójść. Ty w głowie możesz mieć pustkę, rozumiesz? Jak w ogóle cygarka w tobołku. Taką pustkę możesz mieć. A to jest nieważne, co ty masz w głowie. Ważne, co ty masz w duchu. Rozumiesz? Emocje twoje mogą być rozedrgane poprzez to, co się właśnie stało w twoim życiu, albo co jest w twoim życiu, takiego czy innego. Ale nieważne jest to, co jest w twoich emocjach, ważne jest, co jest w twoim duchu, a w twoim duchu są fakty Boże. A fakty Boże mówią, ty znasz mnie. Znasz mnie. Znasz moje plany, cele i dążenia do twojego życia. Zobaczcie, jak niewielu ludzi uwalnia systematycznie dary Ducha Świętego. My tego ludzi uczymy. Uczymy prorokować. Ja specjalnie daję na nabożeństwach mikrofon, mówię, kto ma słowo od Boga. Kupa ludzi ma słowo od Boga. Tylko dlaczego ludzie, że ludzie nie wierzą, że mają słowo od Boga. Nie wierzą, że mają wykład języków. Ile razy słyszałeś, że ktoś mówi innymi językami i wiedziałeś, co mówi. No ale przecież jesteś niepewny. Ja nie wiem, czy to dobrze. A może to ze mnie.
To pół życia się spędza na tym, że się zastanawiasz, co z ciebie czyniście. A może zaryzykuj? Tak? Ile razy w ogóle wiedziałeś, że coś się wydarzy, a nie powiedziałeś? Ile razy wiedziałeś na podstawie słowa wiedzy różne rzeczy, a nie powiedziałeś, nie napisałeś w internecie, nic nie zrobiłeś. Albo co sobie o mnie ludzie pomyślą. A co to ma za znaczenie, co ludzie o ciebie, o tobie pomyślą? Co ma za znaczenie, proszę ciebie, że cię będą krytykowały małe rybki, a cię skrytykowały wielkie ryby już dawno temu? Tak? Co cię obchodzi? Co cię ludzie pomyślą? Co mnie ludzie? Ludzie są jak trawa. Tak jest w mojej Biblii napisane. Co mi obchodzi opinia trawy w ogóle? Tak? Przemijmy to w ogóle. Ile razy miałeś proroctwo? Słowo od Boga. Nie powiesz, no bo to znaczy, to jest od Pana, to nie jest od Pana. A zaryzykuj, powiedz. Musicie to trenować. Musicie trenować głębokie zrozumienie zjednoczenia z Bogiem. To, że myśli Boże, one są w was. Koncepcje Boże, plany Boże, rozeznanie Boże. Musicie ryzykować i za tym pójść. Jeżeli będziecie błądzić, bo w to wszystko się wmiesza element waszej duszy, to tylko to wyjdzie na waszą korzyść, bo się nauczycie czegoś. Obmyjecie się w krwi Jezusa, wstaniecie, poprawicie koronę i pójdziecie dalej. Rozumiesz? Co to znaczy upadek dla chrześcijanina? Przecież to jest nic. Wiesz, dlaczego ja się śmieję z diabła? Bo on mi nic nie może zrobić. On mi nic nie może zrobić. Jak upada, on się nie może do mnie podejść. On nawet mi nie mówi, o upadłeś. Ja mówię, zamknij mordę, ty leżysz od tysięcy lat. Tak? Między nami jest taka subtelna różnica. Ja właśnie teraz wstaję, obmywam się w krwi Jezusa, a ty zgnijesz w Gehennie. Dla ciebie krew Jezusa się nie przelała, mędo społeczna. Dla mnie się przelała. Dla mnie. On umarł za mnie, a nie za ciebie, Lucyferze. Co mnie twoje słowa? Co ty nie możesz powiedzieć, że ja upadłem? Jak ty leżysz. Żebyś ty stał, to nie możesz zwrócić uwagi. Jak ty leżysz. Od milionów lat leżysz i kwiczysz. I to, co robisz, to jest tylko i wyłącznie wegetacja. Diabeł wegetuje. Rozumiecie? On wegetuje. A ty jak upadniesz, to się obmyjesz w krwi i pójdziesz dalej. Rozumiesz? Nieraz miałem takie sytuacje w życiu. Upadałem, obmywałem się w krwi i w ogóle nic się nie zmieniło. I byłem tak pełen ducha, jak byłem przed upadkiem. Tak pełen ducha. Ale wyćwiczyłem swoją psychikę, bo zrozumiałem, że Boga nie ma w moich emocjach. Były takie spotkania, które prowadziłem, gdzie byłem rozwalony psychicznie na kawałki. Rozumiecie? Rozwalony psychicznie. Wchodziłem na spotkania uzdrowieńcze i w ogóle miałem w głowie zamęt. Nic nie wiedziałem. Mówię, Boże, nic nie wiem. Ale wierzę, że jesteś ze mną. Teraz będę kładł ręce na ludzi, oni będą uzdrawiali. Nic nie wiedziałem. Ktoś by mnie zapytał, czego chcesz, to bym powiedział, chcę iść do domu. Chcę iść do domu w ogóle. Jedno uzdrowienie. Do domu chcę iść. Drugie uzdrowienie. Ale do domu chcę iść. Do domu. Bo jestem zmęczony. Rozumiem. Jest mi źle. Kiedyś chodziłem na jednym spotkaniu uzdrowieńczym. Tak mnie bolały plecy. W ogóle, Boże, mówię, nie mogę chodzić. Mówię, w ogóle nie mogę chodzić. Tak. Ale kładłem ręce na ludzi, a oni byli uzdrowieni. Potem wróciłem do domu, padłem jak mops. Po prostu. Ale ja dawno temu przestałem myśleć o tym, że to, co ja przeżywam w mojej sferze psychofizycznej, ma jakiekolwiek znaczenie. Jakiekolwiek. Ja dzisiaj mogę prorokować, kiedy w głowie mam zamęt. Ja dzisiaj mogę uwalniać Boże dary, kiedy moje emocje są rozwalone. Ja dzisiaj wiem, dokąd mam iść, mimo że cała moja dusza często jest w strzępach. Rozumiecie? Ja wiem, jak to robić. Bo ja uwierzyłem w to, że jestem nowym stworzeniem. Ja uwierzyłem, że jestem zjednoczony z Bogiem przez cały czas. Ja uwierzyłem, że ja wiem, jakie są Boże plany, cele i dążenia. Ja w to uwierzyłem. I to jest klucz.
Ludzie często pytają, skąd ty to wszystko wiesz? Ja mówię, bo uwierzyłem, że wiem. Uwierzyłem, że wiem. Uwierzyłem. Kiedyś Kenneth Hagin mówi, powiedział takie coś, Panie Boże, to znaczy, że jak do szkoły jeszcze chodził, to ja mogę, mówi, mieć piątki w szkole. To będę teraz wierzył o piątki. Po prostu. Takie proste rzeczy młodego chłopca z ruchu wiary, który zaczyna wierzyć. Tak? Wierzył o piątki. I stał się najlepszym uczniem. Wierzył po prostu. Wierzył. Przez 6 miesięcy chodził w dziurawych butach na spotkanie, tak? I wierzył, tak? O to, że ma sukces finansowy. Miał jedne buty, miał gazetę w środę włożoną i głosił w ogóle prosperity. Opowiadał, jeździłem moim biłkiem, a koła jego były tak łyse, że w ogóle wierzyłem o to, że nie najadę na żaden gwóźdź, bo nie było szans w ogóle przetrwania. Nie? Ale przyjeżdżałem moim biłkiem, który jeździł przez wiarę i głosiłem prosperity. Mówię, Bóg jest Bogiem obfitości. Wszystko mamy. Jesteśmy bogaci. I kładłem się głodny spać wieczorem. Ale kiedy to mówił, powiedział, dzisiaj przez moją służbę przechodzą miliony dolarów. Dzisiaj. Wybudowałem potężną szkołę ruchu wiary. Dlatego, że wtedy w moich dziurawych butach i w starym biurku, tak? Wiedziałem, że jestem zjednoczony z Bogiem. I nigdy się z tego nie wycofałem. Wiedziałem, że wiem, dokąd idę. Wiem, czego chcę. Znam Jego kierunek. To jest początek. Początek, przyjaciele. Kolejny fundamentalny